Cześć, witajcie z tej strony The Endro, kim się Center. Dzień dobry. Dzisiaj Center będzie jechał Niwą. Ja będę naszą 60 tutaj testował. Zobaczymy, jak ten komentarz działa. Tam, gdzie siedzi zaraz nas Tomasz z przyczepą. Nie wiem, gdzie on tam jest, nie widać go jeszcze. Ale zaraz do nas przyjedzie. Ale to twoje hałasuje. Dobra, odpalę i jedziemy. Jak tu jeździć dziwnie, weź. Tylko header opuść, hydrauliką. No, czekaj, czekaj. KM. Już. Do samego dołu, czy jak dałeś to? Nie wiem, jak chcesz. Jak ci dobra. Czemu nie kosi? O co chodzi? Może header opuść. Czekaj. No nie kosi, zobacz. Już jedę do ciebie. Psuło się coś. Weź wyjdź. No dawaj. Pierodek wjechał. Czemu to nie działa? Dobra, jedziemy. Aha, dobra. Za nisko opuszczone nie działa. Halo. Co tam Tomasz? Gdzie ty byłeś? No po picie mówiłem. A, dobra, bo my tu już odcinek zaczęliśmy. Tak? Także przywitaj się. On sam ten mi nie mówił, że ty poszłeś. Ja nawet nie wysłyszałem tego. O, dobra, dobra, dzięki. Jadę już, dobra. Dobra. A to dziwnie tym kosi. Jak mi nie, że coś tam jest za tobą ten, za domem jesteśmy. Tak? No bo zobaczmy, które pole kosimy. A tak gdzieś to no wiesz, dobra. Tutaj między polami czy coś posadzisz tą przyczepę, nie? I pojedziesz po prasę, będziesz prasowo. Ej, jak prasowo. To sobie sypie z tej niwy? No co, to chyba dobrze. Weź. Nie chodzi mi tutaj o teksturę, jak tak, to zabłucza to prędkość. To tak blisko siatki się, no ludzie. Czy tutaj ktoś jedzie? Ja? No, idę. Dokąd ty jedziesz? Ty wiesz, postaw tak, żeby ci potem było dobrze prasować, nie? Esuj, błagaj. Daj na polu lekko, tak jakoś między polami, czy coś, nawróć. Ewentualnie na początku, albo na końcu jeszcze można. Powiem ci sołtys, nie myślał jak stawiał te słupy. Jadę po prasę. To jedź po prasę. Gdzie ty jesteś na tym polu? A ty tam. Tylko dym z daleka widać. A no. Dobra, teraz jak ja mam to skosić, powiedzmy, wezmę tak do przodu i zaraz cofniemy. Bo to trochę mało zwrotne jest. Dobra, jedziemy. Gdzie macie tą prasę? W garażu jest z tyłu schowana. To się nie pamiętasz, gdzie kurczę oglądałeś? Co? Znowu to samo. Mam muszę zmienić, nie? Przecież ten. Przycisk mówienia. To weź sobie daj na wykrywanie dźwięku i tyle. I będzie bez problemu. No ładnie działa ta 60. Lepiej niż 30. No.
No i też również pytania, czemu my tej 30 mojej rozebranej nie sprzedaliśmy. A dlatego jej nie sprzedaliśmy, ponieważ będziemy ją remontowali z czasem. I będzie miała tura. Toż Tomek co musi też przestawić, teraz będzie. A. Ja wszystko wam zrobię. Najlepiej się nawiesz, na auto mu, tak, na auto wykrywanie dźwięku stawi tyle. A słychać mnie, nie? No słychać, słychać, bo masz chyba cały czas aktywny przycisk. Nie gada. Nie wiem. Ciągle mi się... słychać, tak? No, tego. Słuchajcie, jak mówicie się. No ładnie. Ktoś jakie tutaj to dołącza. Aż co zrobię zdjęcie na Steama. Dobra, synchronizacja. Zrobiłem screena, idealnie się zachował, że ten, że 60 jest synchronizowany do z innymi graczami. Rok nie skosimy tego dzisiaj, pola. Oj, tam, damy radę. Skusimy, skusimy, przygazujesz trochę. No jo, jakie ładne szybkie synchro z Tomkiem. Obudziłeś. Co, tak to słomę wziąłeś na drogę. Ty już tam jesteś, Olu, jak ty szybko jeździsz? No, 6 na godzinę. Wiesz. Ja muszę zakręcić, bo tutaj trochę tak niewygodnie jest. A gdzie ty jesteś? Dalej. Ale już jedno kółko zrobiłeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Ja aktualnie robię po przeciągu ostatni. No. No to trochę teraz będzie koszania. Zrobiłem kółko. To dzisiaj to no. Będzie ponad przyczepa na pewno, na tym polu. To świetnie. Ja już mam 90%. To się będzie musiał wysypać teraz, podjechać sobie. Ja mam 90% za chwilę tak samo. O nie, o drzewo. Muszę przyczepę od was wezmę i kostki od razu na przyczepę będę kładł, co? No to możesz. A gdzie macie? Z tyłu jest tam jakąś losa. Widzę. Podajnik zespawałeś, to możesz robić. Dobra, jeszcze chwilę, ja będę miał pełno. Ja mam 98% z jednego kółka. Ja mam już pełno, ja nad kółka nie zrobiłem. A duże te pole w ogóle? No, większość twoje. Malutkie. No to o co wam chodzi, jak malutkie. Gdzie to jak przyczepę postawił? Tam jakieś to pole z ziemniakami, jedź do przodu. Jest przyczepa, Jezus, tam dostał. No. Jadę do was. To dawaj. Na rok to szybszy. Ja no cię nie będę wyprzedzał teraz. Ja i tak muszę wyjść i rozłożyć. Musisz jeszcze no. O kuźwa. A pod czym to było? Pod X. A czekaj, bo muszę ustawić sobie na zero. Prędkość chodzenia. To poczekaj tutaj ten. Teraz wycofnę tutaj, a ty podjedziesz. Rozkładam teraz. No nie wierzę, kurczę! Co się tam pójdzie? Nie będzie mi słuchać na chwilę. Okej. Ach, przyjechał tą swoją maszyną. Czekaj, po czym to było włączanie tego? A dobra, okej. Pod Dixem. No to już prawie przyczepa zaraz będzie. No i znowu Tomka wyrzuciło. Albo sam wyszedł. Kto tam dołączył? Tomek.
Ty pojechał, poleciał już. Dobra, ja będę już miał rurę otwartą, nie będę je składał. Nie ma po co. No jak ty musisz resztę rozkładać, nie masz hydrauliki. Tak to jak chcę tą brasą, żeby miałem ciężko zacząć. Dobra, teraz ja muszę kośko przez drogę pojechać. Jak wyminął tym kombajnu. A jeszcze Tomek nie rozłożył podajnika. Nic nie rozłożył. Nic nie zrobiłem, macie rację. Co mi tak zatrzymało, gdzie mi chyba droga trochę. Ktoś tak czuje, że my sobie pole pokosimy, a Tomek to pole sobie poprasuje dobrze. Bo to będzie słoma. Powinienem chyba to sobie będziemy też sprzedawać, bo trochę tak, dużo. Nie no, do magazynu pójdzie wszystko. I synchronizacja. I słoma w ratowym miejscu. Od razu 80%. Nie wiem czemu mi się same te drzwi otwierały. Masz pod czwórką. Może pod numeryczną? Numeryczną. No pod numeryczną nie masz, masz pod szóstką chyba. Ale nie, bo ja teraz 4, źle zaznaczony, mam teraz na kombajn, więc wiesz. Nie mam na ciągnik. Może sam ci się otworzył, bo to jest tak może robione. No chyba tak. Teraz mi się same zamknęły. Jeszcze jedno zdjęcie na Steama. Tomeka, ci nie będzie lepiej pojechać w tą stronę, z której jadę? Dostaw chłopaka, jak chce to tak będzie robił. Nie no, ale żeby tak chociaż wiesz, raz zrobił, bo tam potem przyczepę. Ja nie wiem, czy on tam da radę przejechać. No i leci pierwsza. Leci. Ale to musisz chyba jeszcze ustawić tego, żeby się wiesz, układało, nie? O sobie przemień. A to nie ma czasem ta przyczepa z Steama? Nie no, to nasza ma, bo to sobie większe kostki powinna mieć. Bo są tych, co na pewno ma. Nie wiem, te słupy są to nie wiem, pod B może masz, poszukaj. Nie działa. Nie działa? Pogasz na chwilę. Wiesz co, to ma tylko blokowanie tych kostek, tak mi się wydaje. A mówię, że to są ty sama przyczepa. To weź tego, to najwyżej wyrzuć, a przyczepę nam postaw pod zboże. A potem się najwyżej pozbiera. Dobra, ja będę musiał mieć takie na krótkie ze dwóch. Okej. Okay. Jadę do końca. No i po co? Dobra, to jedę. Dobra. On wyszedł z całego kombajnu, czy nie? Jak tam co ty robisz z tymi kostkami?
One ci wylatują. Widzę właśnie. Wysypaj lepiej na boki, gdzie tam po prostu ją postawił, wiesz, pustą na zboże. No ale trochę pomieści. A szkoda, że nie ma auto zbierania. Najwyżej się dokupię jakąś przyczepę. Może moją podczepię. A co, twoja zbiera? Tak. To możesz i swoją wziąć. Tylko weź tam to wyładuj, bo na zboże się przyda na pewno. Co ty robisz na to przyczepu? To wysypi zaraz. No to wysypiesz tam, gdzie będzie sprasowane czy coś na początku, na przykład pola. Potem podjedziesz, zbierzesz i tyle. Tak jest. No to nie jest najgorzej, trochę zbierało na siebie. No to tam kombajnem stoi koło tych drzew, czy gdzie on? Co tam robisz? Zamieniam. A, bo ta twoja zbiera, tak? Tak jest. To jest tam zboże. Ewentualnie jak ma jeszcze miejsce, to może domy kawałek podjechać, to ci wysypię. Dobra. Ile tam miejsca jeszcze w niej? Mam 58%. No to mało strasznie. I z tego, że tam więcej jest? Jeszcze byś mógł zaraz od tego, od centera wysypać. Chyba, że dobra, on siedzi w środku. Jest w środku. A, no to nie wysypiesz. Ale ode mnie chociaż wysypiesz, jak teraz podjedziesz. Dawaj, nawrócisz. Jo. Dawaj, podjeżdżaj. Stój. Tak, bo ja muszę rozpocząć. Dobra, koniec. Dawaj, jedziesz. No już, dobra. Tam u nas musisz sobie cofnąć do tyłu. Cofnę. Mam nadzieję. Ja nie dam rady.
Po tych słowach się ciężko kosi. A gdzie mam w ogóle to wysypać? Tam podjedźcie do nas z tyłu na farmę, wiesz? Tam masz taki silos. Dobra. Ile tam pojemności masz w tej przyczepie? A, jest 9 ton. No i siedzi w kombajnie. Coś mi się wydaje, że podzielę ten odcinek pewnie na dwie części. Oj tam. Pamiętasz, o której zaczęliśmy nagrywać, czy nie? Słucham? O której zaczęliśmy nagrywać. A nie pamiętam. No jak to robię kośćko centera? Zrobimy coś takiego. Dobra, wróciłem. Okej. Okay. Nie mogę się poczekać. No nie wiedziałem, że wrócisz. To daj, zaraz mnie wyprzedzisz. Powiem ci tak, że to nie działa. Musi działać, Tomek. To ten silos. Ja tam wysypywałem z tyłu. Może dobrze musisz podjechać. Co? Dobra, nie wnikam. Co się stało? Najechałem na belkę, a belka wyleciała do kosmosu. I zatrzymała się na drodze. Czekaj, do Tomka zobaczę. Bokiem, Tomek. Weź sobie po prostu podjeść i nawróć. Ty ją chyba nie wysypiesz. A jednak. Ale zamiast do tyłu to na bok sypie. O, tu dziwne dźwięki tak się poprosi. Nic nie tak. Zrobię. Jezu, jak ta wysepka jest głupia. Wydaje, że jest ta wysepka na środku pola, nie? No. Wydaje, że są drzewa, a gdzie moja kabina to zaczepia. Daję to skoszę. Dobra, już. No rok w prawo, co, gdzie ty jedziesz? Czemu w prawo? Ja za tobą pojadę. Oj, nie, czekaj, nie będę tam wysypywał. Tam masz przyczepę daleko po tym. Nie, bo ja mam 100%, dobra, nieważne. Tomek, stój! Nie, Tomek, odej, do tej nie syp. Do tej drugiej syp. Bo to Tomek będzie zbierał. Tamta wysypana jest chyba. Na ziemniakach Tomek postawił. Tomek, załóż może burty większe. Tutaj się nie da chyba, wiesz? Trzeba by było dokupić burty. Zawracam, o co ty tam zahaczyłeś? Bo ja nie widziałem. O co ty byś mógł tam zahaczyć? Chyba, że o przyczepę. Jeszcze nie chcę się wysypać, głupie. No bo to musisz dobrze wiesz stanąć tą. To nie może być idealnie na środku, tylko bardziej pewnie z przodu albo z tyłu. Albo po bokach. Dobra, leci. No tutaj to się jest troszkę z tym triggerem lekko nie tak ustawiony. Nie, to przyczepa chyba. Myślę, że to jest ten kombo, nie wiesz? Na tej zielonej, co tam jest teraz pod pracą, pod chwilą mogłem normalnie wszystko robić. Inaczej pewnie podjechałeś lekko. I co Tomek zbiera od razu? Te ziemniaki by stali z pola zabrała, nie? Aha.